Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Ostatnia powłoka z tej strony, jeżeli chodzi o Volvo. Tylny błotnik. Leica Ceramic Guard Gloss Coat. Kurczę, taki testerek dostałem. Sprawdzę tylko zapach. Woda. Słuchaj, w ogóle jej nie czuję. Podejrzewam, że tu chodzi, że... Chodzi o to, że będzie mega szkliście. Słuchaj, o powłoce za wiele nie ma na internetach, ale z tego, co mi się udało wyczytać, jest to taki top coat, który aplikujesz na przykład na powłokę Leica Long Life, która jest albo tą szybką powłokę, tą One, która jest moja ulubiona, więc ja teraz zastosuję ją jako samodzielne zabezpieczenie. Zobaczymy, ile ona posiedzi na Volviaku. Mam też powłokę właśnie Long Life od Leica i będę chciał ją położyć albo na mańku, na błotniku, ale prawdopodobnie wjeżdża ona na maskę w Audi i wtedy dodatkowo uzupełnię jeszcze tym i zobaczymy, jaką jazdę robi na powłoce. Na ile uzupełnia, na ile jeszcze dodatkowo wyszkli. Tutaj sprawdzę ją jako samodzielne zabezpieczenie. I tak jak mówiłem, w ogóle zero zapachu. Nic, kompletnie woda. Słuchaj, woda. Ale gęściuch. O ja. Człowieku, co tu się dzieje? Ale gęsta. Ja cię nie mogę. Zobacz, jaki tłuściuch. O, spójrz na to. Ja. Albo dostało się powietrze, albo ona taka jest. Słuchaj, była trzymana w lodóweczce, w chłodnym miejscu. O, w mordę. No ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. No dobra. Aplikuję. Słuchaj. Tak, ona jest taka gęsta. Która to była jeszcze taka gęsta? Ty, ale tu jest wydajność. Ojej. Ojej, ojej. Jakież to będzie wydajne. Słuchaj, tłuścioch niesamowity i... Co ci mogę powiedzieć? To... że natychmiast jakby wysychała. Ale tłuściutka. Fajna. Kurde, jakbym jej za mało dał. No nic, dobra, na razie niech tak będzie. A ja uzupełniam na drugą aplikację. Człowieku. Nie wiem, o co chodzi. No jedziesz, maleńka, jedziesz, 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 jedziesz. Ale tłuścioch. No ciekawy jestem, czy ona rzeczywiście jest taka. Czy była niedomknięta, bo zapachu nie wyczułem. Dobra, już mi się znudziło. Spróbuję ją dotrzeć. Muszę kawę szarpnąć. O, pięknie. Dobra, kawa nie jest zła. Już świruję od tych zapachów, od tych... Powłok, słuchaj, całe auto dookoła. Ojej.
Osłuchaj. Najwyższy level zbierania. O ja. Spokojnie. Nie szaleć mi tam, nie wiem, myszy pewnie. Ale wypas. Słuchaj. I już. I to jest już. Co by tu powiedzieć? Zajebiście. O panie. Słuchaj. No. No już. Poślizg. O tak, zauważalny. Zdecydowanie. Jest tak tłusto. Tak woskowo. Ale zajebiste. Jaram się. Jaram się, jaram. Kurczę, Lejga jednak trzyma poziom, no. Chciał, nie chciał, naprawdę. Mów co chcesz. Dobra, tak będziemy atakować. Przecież ja tutaj będę siedział do wieczora. A jeszcze mam ten z jego położyć. Dwie porcje. Że się dałem też wkręcić. O. No, teraz dałem jej dużo. I zobaczymy. Wiesz co, ja widzę, że ona przyciemnia chyba, kurczę, troszeczkę. No. Tak, aplikacja to jest taka, powiem ci, tłusto i jedziesz, zobacz tak. Ale tłuściok, widzisz to? I tłusto, taki opór. Zajebiście, naprawdę. I tłusto, i już. O, teraz wzdłużnie. Najpierw było w pionie, teraz w poziomie. Z tych wszystkich powłok tutaj tak najfajniej mi się nią pracuje, bo minimalny zapach taki czuć, że gdzieś tam jest ta powłoka, ale tu bliżej do jakiegoś takiego przyjemnego zapachu. Ale gęściuch, słuchaj, i zobacz jak to leży. Widzisz to? Tak tłusto. Tak fajnie. Czas. Słuchaj, i zrobimy teraz tak. Czasówka. Pyk. Cyk, pyk. Stopr. I lecimy. Co ja tu widzę? 3,39 i tu, nie wiem czy ty to dobrze widzisz, robi się już tęcz. Ale jest tłusto. Cały czas jest tłusto. Ja. Ale cudowna powłoka. Lubię takie. Ojej. I zobacz. I wjeżdżam. I miękko. Zbieranie tego to jest po prostu coś niebywałego. Zobacz. Patrz. I nie ma. Jak wosk. Oja. Fenomenalny produkt. O kurczę. Żadna się tutaj i tak nie kładła na tym wolwiaku z tych wszystkich, które tutaj używałem. Coś pięknego. Fakt, że to... Kurde. Zachowuje się jak powłoka. Ale jak to siedzi? Ho, 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 ho. Ale kurde wypas. Jaram się. O, i tu się jaram. Z tych wszystkich wynalazków, które tu były na wolwiaku, tu jest obłęd. Ja cię nie mogę. I jak mi uzupełniła tutaj ten plastik? Kurde. Super. Słuchaj, tu, no nie mam co robić, tak położyłem i to tłuste tak siedzi i siedzi, zebrałem mikrofibrą, ale połysk, śliskość, ja, tu też jest dobrze, ale tu w ogóle miękko, że ja się wcześniej za to nie zabrałem, tak poczytałem, kurczę, mówię, glos, kurczę, nie, tam. Zajebista. Kurczę, musiałbym ją skonfrontować, kurczę. Skonfrontować. Sprawdzić, jejku. Sprawdzić z tą Lejgi moją ulubioną. Szybką powłoką, kurde. Słuchaj, zajebista, naprawdę, tak siedzę i się napatrzeć nie mogę na ten panel. Też to widzisz. Poczekaj. Trochę lampą zarzucę. Z boku. Chcę zobaczyć.
No jest dobrze. I troszeczkę jak przymask... No kum, ale mokro, zobacz. Widzisz to? Ale mokro. Powłoka ewidentnie daje taki woskowy sznyt. No zajebiście. Malina, naprawdę. Dobra, wskakuję przed aparat. Ale to siedzi. O ja. Ale to siedzi, człowieku. Urwało mi beret. No zajebista. Gęsta, słuchaj, niesamowicie. Ona oczywiście jak złapie temperaturę, zrobi się bardziej wodnista. Już się robi taka troszeczkę. Ale olejek. Olejek. Naprawdę olejek. Dawkowanie. Z początku się wkurzałem, ale ma to sens. Bo rozprowadzając ją równo po aplikatorze, przez tę gęstość i powiedzmy robisz sobie po kilka kropelek, w poziomie i w pionie uzupełnisz ją idealnie. Wydajność będzie kosmiczna. Jest tłusta i ona taki niby stawia opór, ale gorzej mi się kładło tutaj... co to było? Od H2O.net. Tutaj jest opór, ale on jest taki płynny, taki miękki. W ogóle uderzenie... No kurwa, no nie mogę. Naprawdę takie woskowe. Ci oleje... Czuję już, jak to jest na... Jak położysz powłokę i jak ty mu zupełnie... O, tu... Audi. Muszę znaleźć teraz, wygospodarować dzień. Siedzi tu jeszcze wosk, który widziałeś, który moim zdaniem, a czyli wosk, no kanapka, którą widziałeś, która moim zdaniem robi uderzenie. I kolejne mycie i wjeżdżam tutaj z finiszem i kładę Long Life Leigi. Nie wiem kiedy będzie, za tydzień, dwa, nie mam pojęcia, i poprawiam tym dziabongiem. Naprawdę. No. Jaram się. Naprawdę się jaram. No nie mogę się napatrzeć na ten panel. Naprawdę. Kurde, co tam się wydarzyło? Mega mokry z zajebistym połyskiem. Taki woskowy. Naprawdę fenomenalny produkt. Mam nadzieję, że jako samodzielna powłoka również będzie siedzieć obłędnie. Poślizg, słuchaj, już ci mówię. No tak, no. O ja. Najbardziej tempo glis. Tak, glis jest najbardziej tępy, ale robi robotę. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Już. Aplikacja, no nie mogę się napatrzeć, naprawdę. Ale wypas. Dobra, koniec, bo koniec. Na końcu będę chciał ci pokazać oczywiście uderzenie. W słońcu może się nie udać, więc... Teraz jest pochmurno, wyjadę, obstrzelę całe auto dookoła, żeby pokazać połysk, jak wygląda na tych wszystkich wynalazkach, które tu widziałeś. W propozycji filmu oczywiście będę chciał ci pokazać kropelki. Tak, kropeleczki przy pierwszym myciu i nie, chyba tylko kropeleczki, bo jeżeli chodzi o test trwałości, to za parę dni zobaczysz. Czy wytrzymało zimę, czy rzeczywiście można ten produkt kłaść jako samodzielne zabezpieczenie, a myślę, że patrząc na to, jak się kładzie i jak to leży, myślę, że można. I co jest jeszcze fajne przy tej powłoce? Zero zapachu. Nic, kompletnie. Zero zapachu, smrodu. W ogóle jakbym położył glikol? Tak, glikol. Naprawdę, gęste, kurcze. No coś niebywałego. Jaram się. Naprawdę się jaram. No uderzenie jest fenomenalne. Kurde. Ale pierdzielnięcie. No całe auto na tym, potem to musi wyglądać obłędnie. No teraz sobie wyobraź, że kładziesz swoją ulubioną powłokę, która daje... Znaczy ulubioną. Powłokę, która nie dość, że... znaczy ja to widzę tak, bo położyć powłokę, która mega przyciemnia, jest taka, wiesz, stonowana, wyciąga głębie i uzupełnić tym skurczowykiem. I miazga. Naprawdę miazga. I tak będę chciał zrobić. Położę właśnie Long Life i uzupełnię tym. Dobra, bo się zapętlam, gadam o czym, cały czas o tym samym. Dawno mnie tak nic nie zaskoczyło. Jeżeli jest w Polsce w sprzedaży, nawet się nie zastanawiaj. Bierz, kładź i gwarantuję ci, że oszalejesz. Aplikacja to jest banał. Tego się nie da zepsuć. Nie da się.
Ona jest tak tłusta i tak wydajna, że podjeżdżasz do zbierania jak wosk, mięciutko. I tak jak widziałeś w oczach, znika. Tak naprawdę znika. Rewelacja. No dobra, z mojej strony wszystko. Pamiętaj o propozycji filmu, tam będą kropeleczki. Ja się z tobą żegnam. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Masakra, słuchaj. Ale ogień. Ja pierdzielę. No ogień. Kurde. Niesamowite.